Chętnych, by wziąć udział w charytatywnym turnieju w siłowaniu na prawą rękę, nie brakowało. W wydarzeniu tym wzięły udział dzieci, a także dorośli, amatorzy i zawodowcy nie tylko z terenu powiatu cieszyńskiego. Uczestnicy nawet spod Częstochowy, widzę, przyjechali. Widzę z Kielc zawodników. Mamy turniej międzynarodowy, bo mamy Ukraińców parę. Głównym inicjatorem i pomysłodawcą turnieju była Maria Juroszek, mistrzyni świata w tej dyscyplinie. Pandemia ją nie odstraszyła, wręcz zmotywowała do działania, a pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Taka tęsknota za startami i trzeba było coś wymyślić. Ważna była nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim szczytny cel. Całkowity dochód z imprezy zostanie bowiem przekazany na rzecz podopiecznych fundacji Fascynujący Świat Dziecka z Goleszowa. Jak już wiadomo, udało się zebrać blisko 2000 zł. Na zwycięzców czekały zaś dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.